Follow the Leader to płyta, która odmieniła karierę Korna raz na zawsze. Zespół postanowił tutaj pójść o krok dalej, przedstawić brzmienie nieco lżejsze, no i przede wszystkim przygotować świetne, przebojowe single w postaci God the Life czy Freak on a Leash. Korn po premierze płyty odbył też legendarną trasę, stale poszerzał grupę swoich fanów, a płytą Follow the Leader, można powiedzieć, wprowadził cały gatunek nu metalu do totalnego mainstreamu. Zapraszam Was na odcinek o tej legendarnej płycie. Jeśli chcecie oglądać u nas Korna więcej, no to oczywiście zostawcie tutaj łapkę w górę, w komentarzu napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony utwór z Follow the Leader. No i oczywiście subskrybujcie Panną Kulturkę, żeby z odcinkami o Kornie, ale też o innych zespołach być na bieżąco. Na początku 1998 roku Korn pojawił się w studiu nagraniowym, żeby zarejestrować swój trzeci album studyjny Follow the Leader. I trzeba tutaj powiedzieć, że generalnie zespół był zadowolony współpracą z producentem Rossem Robinsonem na pierwszych dwóch płytach, natomiast chciał do swojego brzmienia wnieść nieco świeżości, chciał spojrzenia kogoś innego, kogoś z zewnątrz. Dlatego też zespół zdecydował się tym razem na współpracę z producenckim duo, czyli Steve'em Thompsonem, a także Tobym Wrightem. Co ciekawe, Korn jednak nie pozbawił pracy Robinsona, ponieważ tym razem producent dwóch pierwszych płyt wcielił się w nieco inną fuchę. Mianowicie odpowiedzialny był za pracę przy wokalach Jonathana Davisa i trenowanie z nim tychże wokali. Wracając jednak do nowych producenckich nazwisk, które u Korna się pojawiły, Steve Thompson był gościem doświadczonym. Był, że tak powiem, w branży od jakichś 20 lat i przed Kornem współpracował m.in. z Davidem Bowie, Madonną czy Johnem Lennonem, no i wieloma innymi artystami ze świata rocka i popu, natomiast na pewno mniej znanymi niż wymieniona przeze mnie trójka. Towarzyszący Thompsonowi Toby Wright mógł natomiast pochwalić się współpracą z Alice in Chains, Kiss czy Slayerem, a w późniejszych latach m.in. z Ozzym, Seven Dust czy Soulfly. Ross Robinson, którego rola, patrząc na to z zewnątrz, mogłoby się wydawać znacząco się zmniejszyła, no bo ze stanowiska producenckiego został, można powiedzieć, zdegradowany do trenera wokali, natomiast trzeba przyznać, no nie pękał na robocie. Dawał sobie wszystko na nowym stanowisku pracy i dawał sobie wszystko, żeby z wokali Jonathana Davisa wyciągnąć maksa. Po latach w wywiadach panowie z Korn przyznawali, że podczas nagrywania Follow the Leader oczywiście nie stronili od imprez. Balangi były tam na porządku dziennym, można wręcz powiedzieć, że były częścią pracy nad albumem, ponieważ odbywały się w tym samym miejscu, gdzie tworzono płytę, po prostu w studiu. I oszczędzę wam tutaj opisu pewnych czynności wykonywanych wtedy w studiu, na przykład gdy Jonathan Davis nagrywał wokale do utworu It's On, natomiast było grubo, a opisy tych zdarzeń bez problemu znajdziecie sobie w internecie. Jonathan Davis nie kryje jednak, że sytuacje się wtedy odbywające były najbardziej szalonymi, jakie widział w swoim życiu. Generalnie chaos, bałagan, wieczna impreza, ale album został dowieziony i jakby nie patrzeć, stał się największym sukcesem Korna na tamten moment i pozostaje jednym z najlepszych dokonań zespołu po dziś dzień. W czasie prac nad płytą Follow the Leader Korn wprowadził bardzo ciekawą rzecz, mianowicie program Korn TV, w którym prezentował swoim fanom postępy w nagraniach albumu, pokazywał odwiedzających ich gości, a nawet dawał możliwość dzwonienia i zadawania pytań w związku właśnie z nową płytą. Przyznać trzeba, że był to jak najbardziej innowacyjny na tamte czasy krok. Album Follow the Leader był nagrywany w marcu, kwietniu i maju 1998 roku w NRG Recording Studios w Kalifornii. Korn działał w tamtym czasie ekspresowo, więc premiera płyty została od razu ustalona na 18 sierpnia. Trasa koncertowa tę płytę promująca miała się natomiast rozpocząć dzień przed premierą płyty, czyli 17 sierpnia, kameralnym występem w siedzibie Tower Records w Los Angeles. Generalnie słuchajcie, mam wrażenie, że jeśli o Korna chodzi, szczególnie w tamtym czasie, no to wszystko było genialnie rozplanowane i przekalkulowane. Zespół regularnie wydawał płyty, które osiągały coraz lepszą sprzedaż, natomiast przede wszystkim grał masę koncertów i mam wrażenie, że w dużej mierze to właśnie zapewniło im tak ogromny sukces. Co ciekawe, album Follow the Leader poza koncertami był promowany również przez coś zorganizowanego na wzór kampanii politycznej. Panowie z Korn podróżowali bowiem po całych Stanach Zjednoczonych, rozmawiali z fanami, odpowiadali na zadania przez fanów pytania, rozdawali autografy, tego typu rzeczy.
Jesienią 1998 roku odbyła się jednak trasa koncertowa, która przeszła do historii. Mianowicie była to trasa o nazwie Family Values Tour. Korn wyruszył wtedy w drogę po Ameryce wraz z Ice Cube'em, Rammsteinem i Limp Bizkit. No i jak się później okazało, była to pierwsza edycja trasy Family Values, która została kontynuowana w latach późniejszych, a Korn jako główna gwiazda dobierał sobie po prostu inne zespoły, które miały mu towarzyszyć. Pierwsza edycja natomiast okazała się bardzo, bardzo dużym sukcesem. Zarobiła bowiem 6,5 miliona dolarów. Średnia frekwencja przypadająca na jeden występ, średnia wyciągnięta z całej trasy wynosiła 9 tysięcy osób. Co ciekawe, Korn, który już w latach wcześniejszych sporo koncertując zdobył masę wiernych fanów uczęszczających na koncerty, podczas tej trasy mimo naprawdę ciekawych gości specjalnych utrzymał stosunkowo niską cenę biletu, ponieważ kwota, jaką musiał przeznaczyć fan na wejściówkę, nie przekraczała wtedy 30 dolarów. Album Follow the Leader sprzedawał się świetnie. A jak wiadomo, udana trasa zawsze sprzedaż dodatkowo podbija. Timing był więc perfekcyjny, a cała, powiedziałbym, organizacja, też logistyczna organizacja całego tego przedsięwzięcia była bardzo udana. Sztab ludzi pracujący na to, żeby Korn odniósł sukces, wykonywał wtedy naprawdę kawał dobrej roboty. Jedynym minusem jest chyba brak zorganizowania wtedy trasy po Europie, bo tak jak i wcześniej i później Korn o relacje z europejskimi fanami dbał, tak tutaj nie do końca wiadomo dlaczego, ale postanowiono Europę pominąć. Korn pominął Europę, natomiast pojawił się w Australii, żeby zagrać na objazdowym festiwalu Big Day Out. I to oczywiście nie był koniec koncertowej promocji Follow the Leader, ponieważ później przyszedł czas na kolejne połączenie sił z innym artystą i trasę po USA w towarzystwie Roba Zombie. Trasa nosiła nazwę Rock is Dead i co ciekawe zbiegła się w czasie z trasą o takim samym tytule, o takiej samej nazwie, natomiast zorganizowanej przez Marilyna Mansona. Trasa z Robem Zombie okazała się oczywiście kolejnym wielkim sukcesem komercyjnym w karierze Korna. Follow the Leader to po dziś dzień najdłuższy album w katalogu Korn. Trwa 70 minut i 8 sekund. Album w historii metalu jest postrzegany jako ten, który wywindował nu metal do totalnego mainstreamu. To właśnie wtedy bowiem, w 1998 roku, nu metal zażarł na tyle, że nagle wszyscy stwierdzili, że w sumie będą grać nu metalowo. Nastąpił napływ wielu ciekawych kapel, natomiast jeszcze więcej było tych chamsko naśladujących i próbujących opchnąć swój produkt poprzez naklejenie na niego etykiety nu metal. Był bowiem taki moment, że dosłownie wszystko określone jako nu metal, nawet jeśli było totalnym gniotem, no to sprzedawało się całkiem zacnie. Na szczęście nie trwało to długo i stan na dziś dzień jest taki, że w grze pozostali ci najbardziej charakterystyczni i najlepsi nu metalowi gracze. Co ważne, płyta Follow the Leader zawiera kilka kolaboracji. Na albumie obecne są takie nazwy jak Ice Cube, Fred Durst z Limp Bizkit czy Tre Hardson. Album Follow the Leader miał bardzo pozytywny odzew u fanów i dobry lub bardzo dobry od krytyków. Były 4,5 na 5 gwiazdek od AllMusic, 4 na 5 od Rolling Stone itd. itd. AllMusic pisali, że Follow the Leader to skuteczna kontynuacja dwóch poprzednich płyt, Rolling Stone natomiast pisał, że to idealna płyta na te gorsze, mroczne dni. Dziennikarze zauważali też, że co prawda na płycie kontynuowana jest dzikość obecna na dwóch pierwszych albumach, natomiast zauważyli też pewne wyluzowanie muzyków Korna. Nie zabrakło też oczywiście nieco gorszych recenzji, mówiących, że płyta jest nierówna itd., natomiast ogólnie recenzje były pozytywne. Follow the Leader może też pochwalić się obecnością na różnych prestiżowych listach, na przykład 50 najlepszych nu metalowych albumów wszechczasów według Louder Sound, tam album zajął bowiem 5 miejsce. Były też oczywiście inne listy, ale przede wszystkim świetna sprzedaż płyty. Na ten moment bowiem Follow the Leader może pochwalić się 5-krotną platyną w USA, potrójną platyną w Kanadzie i Australii, czy złotem we Francji i Wielkiej Brytanii. Tak jak wcześniej wspominałem, mówi się, że to właśnie album Follow the Leader wprowadził nu metal do totalnego mainstreamu. Stało się tak oczywiście m.in. dlatego, że na tej płycie zespół zaprezentował nieco lżejsze niż na poprzednich dwóch płytach brzmienie, ale też przede wszystkim miał świetne single. Utwory Got the Life i Freak on a Leash okazały się bowiem ogromnymi hitami, no i są nimi oczywiście po dziś dzień. Później Freak on a Leash zdobył na przykład nagrodę Grammy dla najlepszego teledysku, był też nominowany w kategorii Best Hard Rock Performance. Sprzedaż płyty Follow the Leader określa się natomiast na dzisiaj na 10 milionów egzemplarzy na całym świecie. I słuchajcie, z chęcią poopowiadam Wam więcej rzeczy o Kornie, dlatego dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej materiałów o nich, no i jakie okresy w karierze zespołu powinienem omówić i poruszyć. Oczywiście widziane też łapki w górę, jeśli chcecie Korna oglądać u nas częściej i gęściej, no i subskrybujcie Panną Kulturkę, jeśli chcecie być z odcinkami o Kornie, ale też o innych zespołach na bieżąco.